Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku Horyzontu Zdarzeń chciałbym się z Państwa podzielić pewnymi swoimi przemyśleniami na temat zhakowania naszych umysłów. Przepraszam za terminologię, ale w zasadzie nie znam lepszego polskiego odpowiednika. I to hakowanie naszych umysłów jest czymś bardzo podobnym do tak zwanego hakowania technologii. I tak naprawdę inspiracją do tego dzisiejszego odcinka i do tego, czym się chcę z Państwem podzielić, jest test opublikowany przez znaną witrynę internetową Wired, w ramach którego testu zhakowano samochód, Jeepa Cherokee. Zhakowano tego Jeepa na autostradzie, zhakowano go w mieście, zrobiło to dwóch zaprzyjaźnionych oczywiście z kierowcą hakerów. Zrobili to na odległość za pośrednictwem swojego laptopa i pokazali, że można na odległość zapanować nie tylko nad gadżetami w tym samochodzie, czyli wycieraczki, klimatyzacja, nadmuch powietrza i radio, ale także nad naszymi hamulcami, nad naszą skrzynią biegów i w pewnym zakresie szybkości nad możliwością przyspieszania samochodu. Sprawa dotyczy oczywiście nie tylko Jeepa Cherokee, dotyczy wielu innych marek, jak chociażby Chrysler, jak Dodge, czy też Viper i pewnie szeregu większości współczesnych nam samochodów można je zhakować i nie należy być tak naiwnym jak rzecznik prasowy firmy Chrysler, który w odpowiedzi na ten test opublikowany na witrynie Wired powiedział, że no tak, ale to się nie może zdarzyć, ponieważ to byli bardzo wyjątkowo inteligentni hakerzy. Gratuluję inteligencji panu rzecznikowi firmy Chrysler. No to, że samochody się daje zhakować, to pewnie już wielu z Państwa się trochę z tą myślą oswoiło. Ta historia z tym Jeepem Cherokee nie jest pierwszą, która ten temat przywołuje. Bardzo znaną historią w roku 2013 była śmierć amerykańskiego dziennikarza Michaela Hastingsa, który był zdecydowanie dziennikarzem antysystemowym i nielubianym przez system i który zginął w bardzo dziwnym wypadku samochodowym, o którym większość ekspertów powiedziała, że wszystko wskazuje na to, że ktoś przejął kontrolę nad tym samochodem w trakcie jazdy. A bodajże pierwszym takim przypadkiem zhakowania samochodu, też tragicznym oczywiście w skutkach, była śmierć księżnej Diany. I oczywiście wiemy, jaka jest oficjalna wersja, że był to wypadek spowodowany niedyspozycją kierowcy, który wypił alkohol, zanim wsiadł do samochodu, ale oczywiście każdy, kto temat miał ochotę zgłębić i dowiedzieć się czegoś więcej, wie, że nic w tej oficjalnej wersji się kupy nie trzyma. I zapewne nie jest przypadkiem, że ekipa ekspertów firmy Mercedes, która zjechała do Paryża 24 godziny po wypadku i śmierci księżnej Diany, nigdy nie została dopuszczona do wraku tego samochodu. Nikt nigdy nie został dopuszczony do wraku tego samochodu. No i stawia to pod dużym znakiem zapytania całą tę oficjalną wersję. Dziennikarze śledczy, którzy ten temat jakoś tam oczywiście potem zgłębiali i badali, dotarli do warsztatu, w którym ten Mercedes, w którym zginęła Diana, znalazł się kilka dni przed wypadkiem. Co ciekawe, został on kilka dni przed wypadkiem ukradziony i następnie znaleziony. Znalazł się w tym warsztacie i to, co był w stanie stwierdzić mechanik tego warsztatu, to, że jedyne, co jest konsekwencją tej kradzieży, to ewidentne próby manipulacji przy module elektronicznym, który sterował hamulcami samochodu. Najprawdopodobniej była to pierwsza z udokumentowanych prób zhakowania samochodu. No, zhakować można niestety wszystko, też to wiemy. Znowuż, jeżeli sięgniemy niedaleko wstecz do tragicznej historii samolotu Germanwings, który rozbił się w Alpach, podobnie z księżną Dianą, znamy oficjalną wersję, w której odpowiedzialnością za tę tragedię się obarcza drugiego pilota, Andreasa Lubica. Zrobiono to w sposób kompletnie nieetyczny, niemoralny i niezgodny ze zdrowym rozsądkiem. I znowuż ci, którzy mieli ochotę się w tę historię wgłębić i ją przeanalizować dokładnie, mogą stwierdzić to samo, co w przypadku historii śmierci księżny Diany. Nic się nie trzyma kupy w wersji oficjalnej, zaś opublikowana informacja przez prokuratora, który prowadzi śledztwo, że z zapisów z tak zwanej czarnej skrzynki wynika, że jedyne odgłosy, które dochodziły z kabiny pilotów do momentu katastrofy, to spokojny oddech pilota. No to ja przepraszam, ale jeżeli ktoś, ja rozumiem, że ktoś może chcieć popełnić samobójstwo, rozumiem, że ktoś może chcieć nawet zabrać ze sobą 150 innych osób, ale na pewno nie miałby spokojnego oddechu, jeżeli do końca panowałby świadomie nad sytuacją, więc znowuż w opinii wielu ekspertów wiele wskazuje, że samolot Germanwings został zhakowany na odległość.
Oczywiście nie wiemy ani w jakim celu, też nie wiemy w jaki sposób Andreas Lubitz został pozbawiony przytomności, a najprawdopodobniej tak to wyglądało, skoro miał spokojny oddech aż do końca. Natomiast, no tak, jest to domniemany tragiczny przypadek zhakowania samolotu. Teraz, żeby on nie był do końca domniemany, to znowuż mogę przywołać dziwną historię z tego 2015 roku. Dotyczy ona eksperta od bezpieczeństwa lotów w Ameryce, Chrisa Robertsa, który trochę w ramach obowiązków zawodowych, a chyba trochę w ramach pasji zhakował samolot w Ameryce, którym leciał, na którego pokładzie się znajdował. No, fortunnie, czy też niefortunnie, podzielił się radością z udanego zhakowania, doprowadził do tego, że samolot zaczął obniżać swoją wysokość bez wiedzy pilotów, więc podzielił się radośnie tą informacją ze swojego laptopa na Twitterze. Nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, że na lotnisku będzie czekać na niego w związku z powyższym ekipa kolegów z FBI. I stąd w ogóle wiemy o całej historii i stąd w ogóle też niezależne przynajmniej media mogły opublikować informacje o tym, że tak, że hakowanie samolotu jest niestety wydarzeniem możliwym i wymaga to podjęcia konkretnych kroków i zabezpieczeń. No, technologicznie pewnie zhakować się da już wszystko, na pewno się da zhakować koleje. W Wielkiej Brytanii, która w tej chwili próbuje, lecz dąży do tego, by zrezygnować z systemu sygnalizacji świetlnej i semaforów na swoich liniach kolejowych i przejść na kompletne zarządzanie komputerowe, toczy się w Wielkiej Brytanii w tej chwili wielka dyskusja, bo eksperci powiedzieli, że wszystko się da zrobić, ale nie da się tego zabezpieczyć przed zhakowaniem z zewnątrz. Zresztą znowuż nie tak daleko szukać, jeśli chodzi o hakowanie pojazdów szynowych. W 2008 roku nasz rodak, 14-latek z Łodzi, został zaaresztowany za wykolejenie bodajże 8 tramwajów. Przejął kontrolę nad zwrotnicami i bawił się w ich przekładanie w momencie, w którym tramwaj je przekraczał. Więc tak, technologicznie hakować się pewnie da wszystko. Natomiast ja zacząłem tę swoją wypowiedź od pojęcia hakowania naszych umysłów, bo rzeczywiście no, jest we mnie silne przekonanie, że istnieje wiele analogii pomiędzy funkcjonowaniem naszego umysłu, a przede wszystkim naszego rozumu i funkcjonowaniem komputera. I że jeżeli te analogie nie są przypadkiem, czy też nie są, nie wiem, czymś, co niektórzy sobie uroili, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoro tak łatwo się daje zhakować technologię, to prawdopodobnie tak samo łatwo się daje zhakować nasz umysł. By Państwu w jakiś taki przystępny sposób zilustrować, co mam na myśli, mówiąc o tym podobieństwie pomiędzy funkcjonowaniem naszego rozumu i funkcjonowaniem komputera, odsyłam Państwa na taką stronę w internecie, która jest stroną polskiej nonsensopedii i dotyczy opisu gry, która się nazywa Ludzki Żywot. Polecam Państwu serdecznie, link znajdziecie Państwo w opisie tego wideo. Poczytajcie sobie o grze Ludzki Żywot. Jest to przezabawny opis naszego życia, ale to, co jest w nim uderzające, to to, że jest to opis, który od początku do końca używa terminologii komputerowej i w rzeczy samej brzmi jak opis gry z użyciem wszelkich znanych pojęć typu opcje, funkcje, upgrade'y, downgrade'y. No. Fajnie to przeczytać. Właściwie to, żeby Państwa zachęcić do zajrzenia na tę stronę, pozwolę sobie przeczytać jeden fragment tegoż opisu. Do gry można dołączyć tylko na zaproszenie dwóch użytkowników, zwanych rodzicami. Instalacja nowego użytkownika w grze trwa zazwyczaj 9 miesięcy. Powszechnie uważa się, iż gra rozpoczyna się w momencie narodzin, aczkolwiek według niektórych zaczyna się ona już w momencie poczęcia, czyli rozpoczęcia instalacji gracza. Instalację można anulować, ale niektórzy gracze tego nie pochwalają. Jeżeli instalacja zakończy się przedwcześnie, postać gracza jest narażona na liczne niekompatybilności w początkowym etapie gry, może być osłabiona, może mieć niższe statystyki, a nawet zakończyć grę na niskim poziomie. Pewne jest, że statystyki postaci gracza są zależne od statystyki wyborów czynionych podczas instalacji przez starszego gracza pełniącego rolę matki. Na przykład używki obniżają, zaś zdrowy tryb życia może nawet zwiększyć statystyki przyszłego gracza. Gracz nie ma wpływu na to, na jakim serwerze, zwanym w grze państwem, się urodzi, podobnie jak i nie ma wpływu na swój wygląd, płeć czy inne statystyki początkowe. Są one losowo kształtowane przez oprogramowanie serwera. No i tak, i teraz ten wątek analogii pomiędzy grą komputerową i funkcjonowaniem naszego rozumu, on ma długą historię. Ja znalazłem gdzieś w sieci taki klip z 76 albo 9 roku, który jest zapisem krótkiej konferencji prasowej zwołanej przez Philipa Dicka. Philip Dick, nazwisko znane na pewno w większości z Państwa, któż obok Stanisława Lema, jak nie Philip Dick, jest największą sławą
twórczości science fiction i wiele wskazuje na to, że nie tylko science fiction, a przynajmniej nie tylko fiction. Otóż Philip Dick w końcu lat 70. zwołał konferencję prasową tylko po to, by ogłosić na nim krótkie oświadczenie, które brzmiało mniej więcej tak. Zaprosiłem Państwa, by się podzielić z Państwem odkryciem, którego dokonałem po latach przemyśleń i analiz, a z tego odkrycia wynika, że wszyscy znajdujemy się w swojego rodzaju symulacji komputerowej. Więc historia domniemania, że znajdujemy się w symulacji komputerowej, ma już sporo lat i wiele autorytetów na ten temat zabierało głos. I teraz, no jak to wygląda tak na co dzień, przywołam Państwu znowuż dla ilustracji taką chyba jedną z najpowszechniejszych strategii hakowania naszych umysłów stosowanych przez media i przez nasze czcigodne rządy. I to jest coś takiego, co David Icke opisuje w swoich wykładach jako strategię problem, reaction, solution, czyli chodzi o to, żeby najpierw stworzyć problem, który wywoła odpowiednią społeczną reakcję sprzeciwu, czyli na przykład fingujemy zamachy terrorystyczne po to, by doprowadzić całe nasze społeczeństwo do tego, by powiedziało, no zróbcie coś z tym, no nie może tak być, że ludzie giną od bomb. I wtedy rząd proponuje od dawna przygotowaną strategię i mówi, jasne, oczywiście, zaraz się tym zajmiemy, tylko musimy pozbawić was wszelkich praw obywatelskich, prywatności i intymności, zainstalujemy wam kamery w sypialniach i wtedy na pewno będziecie bezpieczni. Więc to jest przykład takiej strategii hakowania naszych umysłów, która działa na ogromną skalę w naszej cywilizacji i pewnie wielu z Państwa ją obserwuje bez mała na co dzień. Temat oczywiście był i będzie eksplorowany w filmach, począwszy od Matrixa, a skończywszy na Incepcji, bo to jest chyba taki film, który no już tak najbardziej dobitnie czarno na białym pokazuje, co to znaczy i w jaki sposób można zhakować nasze umysły przy całej metaforyczności, która jest w tym filmie zapisana. Zresztą oczywiście odwołuje się też do ostatniej sceny. Państwa, ci, którzy lubią Incepcję i pewnie zauważyli tę ostatnią scenę, pamiętają ten moment, kiedy Leonardo DiCaprio on się posługuje w trakcie całego filmu takim małym bączkiem, którego puszcza sobie na stole i jest to taki test, który pozwala mu stwierdzić, czy znajduje się w czymś, co wydaje mu się być realem, czy też w czymś, co jest płaszczyzną pewnej iluzji, jeśli ten bączek się obraca w nieskończoność, to znaczy, że znajduje się on na jakimś poziomie iluzji. W tej ostatniej scenie, kiedy Leonardo DiCaprio wraca po wielu latach do Ameryki, po wielu latach ma możliwość spotkania się pierwszy raz z dziećmi, jest głęboko przekonany, że wreszcie ta rzeczywistość się do niego uśmiechnęła i puszcza tego bączka, wybiegając na spotkanie swoich dzieci i ten bączek się obraca w nieskończoność. No jak gdyby tak rezonując trochę z tym oświadczeniem Philipa Dicka. No i teraz tak, do czego znowuż dążę? No, jeżeli tak łatwo można zhakować nasz umysł, jak da się zhakować Jeepa Chryslera, a podejrzewam, że można to zrobić nawet dużo łatwiej, to czy my jesteśmy kompletnie bezbronni? Bo ja mam coś takiego, że widzę te nasze umysły w stanie takiego komputera ogromnie zawirusowanego, w którym jest mnóstwo wirusów, programów typu malware, które na przykład nam mówią, że GMO jest ok, albo nam mówią, że żywność ekologiczna jest tak samo toksyczna jak żywność chemiczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to trochę tak funkcjonuje, ten nasz rozum nie ma żadnego punktu oparcia tak naprawdę wśród tych wszystkich dziwnych informacji, którymi nas szpikują. I co nam pozostaje? Pozostaje nam intuicja. Pozostaje nam intuicja, tak naprawdę tej intuicji chciałem złożyć hołd, tak cały ten długi ciąg myślowy, który się rozpoczął od obejrzenia tego testu z hakowania Chryslera, doszedł do tego momentu właśnie, w którym chciałem się w tej chwili z Państwem podzielić. Intuicja i chciałem tutaj chylić przed nią czoła i tak jak w jednym z niedawnych odcinków Horyzontu dzieliłem się z Państwem moimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. No i oczywiście wnioski na temat tej sztucznej inteligencji są takie dość oczywiste, że jeżeli ją rozwiniemy, to ona na pewno przejmie nad nami kontrolę i będzie pod każdym względem sprawniejsza i sprawnie działająca niż nasz rozum. I jedyne, w czym będzie ułomniejsza, to jest to, że my mamy intuicję, a technologia tej intuicji posiadać nie może z definicji. Tylko tak naprawdę jak tę intuicję w sobie wyczytać? Jeszcze w przypadku kobiet jest to pewnie prostsze. Jeżeli faceci mówią o intuicji, to jest to mocno podejrzane, więc ja się chciałem podzielić z Państwem takim fajnym sposobem,
z którym się zapoznałem u Grega Braydena w jednej z jego książek, fajnym sposobem na odróżnienie głosu własnej intuicji od podszeptów swojego rozumu. Greg Braden napisał coś takiego: jeżeli czujesz lęk, strach albo niepokój przed podjęciem jakiejś decyzji, to najprawdopodobniej podejmujesz ją w takim kierunku, w jakim popycha cię rozum. Jeżeli działasz w zgodzie ze swoją intuicją, to niezależnie od tego, jak bardzo nielogiczna, nieracjonalna, a czasami wręcz absurdalna wydaje się decyzja, którą chcesz podjąć, jeśli nie czujesz strachu, to znaczy, że rezonujesz ze swoją intuicją. I to jest bardzo fajna wskazówka, którą chciałbym też Państwu polecić, jak pielęgnować swoją intuicję, bo sądzę, że prędzej czy później, a właściwie już mierzymy się z przewagą technologiczną, bo właśnie sztuka hakowania technologii, hakowania naszych umysłów pokazuje bardzo wyraźnie, że na poziomie rozumu oni są górą. Jedyne, co nam zostaje, to intuicja. Bardzo się cieszę, że ona jest żeńskiego rodzaju. I chciałem tutaj się przed nią pokłonić i życzyć Państwu, byście mieli z nią tak fajny kontakt, o jakim pisze Greg Braden. Bez strachu. Z pewnością, że to jest dokładnie to, co mamy zrobić. Dziękuję serdecznie.